żebyś wiedział, że doceniam twoje wysiłki. Ale w ten sposób nie zmienisz świata. Nie, wierz, nie wierzę. Mam to za sobą, gadanie to ślepy zaułek. Dlatego dam ci szansę, żebyś mógł się wycofać. Koniec z tą zabawą strażnika! Dobra, Leo. To teraz ja dam ci lekcję. Uwierz mi na słowo. To bardzo kiepski pomysł. Pan dzielnicowy się zdenerwował? Aha, rozumiem, że pan jest nowy w tej branży. Daj spokój. I to według ciebie był cios? No dobra, nareszcie jakieś konkrety. Jest to dziwna sprawa! Dać mu się opanować i wkrótce potem... Całą resztę tracisz z oczu. Dobranoc, panie nocny. Rafi? Jak to? Jasne, ty nie masz wad. Ideal. Cały świat się kręci wokół ciebie, co nie? Nie przeżylibyśmy pewnie nawet 5 minut bez pomocy genialnego, wszechmocnego Leonarda. No to mam dla ciebie rewelację. Całkiem nieźle sobie bez ciebie radzi. Aha, więc to ma być to całkiem nieźle. Uganianie się po mieście w garnku na głowie? Narażanie na niebezpieczeństwo całej rodziny? Naprawdę, co ci w ogóle odbiło? Zejdź ze mnie, Leo. Myślisz, że sobie możesz wyjechać, a potem wrócić i żądać, żebyśmy wszyscy byli na twoje rozkazy? Odbyłem szkolenie, bo chciałem być lepszym dowódcą. Dla was! Rafi! Czemu ty masz mi to za... Skąd wiesz, że w ogóle chcę mieć dowódcę? Tak się składa, że wolę sam sobie decydować. Pojmij to! Nie jesteś jeszcze gotów. Jesteś niecierpliwy i bardzo nerwowy. A co najważniejsze, nie dorównujesz mi. Coś ci powiem, braciszku. Akurat w tej sprawie nie mogę przyznać ci racji. Nie rób tego, Rafi. Nie będziesz mi rozkazywał. Posłuchaj, doceniam twoje intencje, ale w ten sposób świata nie zmienisz. Życie jest bardziej skomplikowane. Tego brakowało. Prawi mi morały? Dam ci zatem ostatnią szansę. Pozwolę ci odejść i skończymy te głupie popisy. Dobrze, Leo. Czas, żebyś dostał porządną nauczkę. Słuchaj, uwierz mi na słowo. Naprawdę tego nie chcesz.
No tak, jak widzę, bywasz dość porywczy. Ej, naprawdę nie chcesz odpuścić? Daj spokój, to ma być atak? No dobra, wreszcie jakaś rozrywka. Dam ci radę, chłopie. Gniew ma to do siebie, że gdy cię ogarnie, stajesz się ślepy na wszystko. Dobranoc, mroczny książę. Dobranoc, mroczny książę. Raf? To ty? Jesteś zarozumiały, wiesz o tym? Myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie? Myślisz, że nie dalibyśmy sobie rady, gdyby nasz światły Leonardo nie prowadził nas za rączkę? Mam dla ciebie niespodziankę. Radziliśmy sobie i bez ciebie. Radzenie sobie ma wyglądać tak? Przebieranie się codziennie jak na Halloween? Ryzykowanie bezpieczeństwa naszej rodziny? Daj spokój, chyba ci odmiło. Nie prowokuj, Leo. Najpierw wyjeżdżasz, potem wracasz i mamy cię słuchać jak tresowane kumple. Przecież trenowałem po to, żeby być lepszym dowódcą dla was. A za to mnie nienawidzisz? Kto powiedział, że masz dowodzić mną? Radzę sobie bez dowódców. Wbij to sobie do łba. Ty nie jesteś gotów. Jesteś niecierpliwy i porywczy. A co najważniejsze, ja jestem lepszy od ciebie. Wiesz, co ci powiem, braciszku? Nie zgadzam się z tobą w tej ostatniej kwestii. Nie rób tego, Raf. Nie słucham już rozkazów.